Cześć, witam Was ponownie w kolejnym odcinku. Dzisiaj szynka. Szynka niekoniecznie wielkanocna, ale oczywiście czas jest odpowiedni. Taką szynkę, jak ja dzisiaj będę przygotowywał, można przygotować na każdy na przykład niedzielny obiad. Zobaczcie, mam tutaj dwa kawałki szynki, lub dwie szynki. Jest to polskie mięso, nasze rodzime, naszych producentów. I ono jest, jakby to powiedzieć, jednym z lepszych mięs. Na przykład, co mogę powiedzieć o takiej pięknej szynce? Jest raz, że jest chuda, dwa, nie ma wysokiej, jakby powiedzieć, kaloryczności, bo w 100 gramach takiej szynki, powiedzmy poobcinanej z tłuszczu, mieści się tylko 118-120 kilokalorii, więc to jest tak naprawdę nic. Weźmy jakiś, nie wiem, pasztet z fasoli, który ma 260 prawie kilokalorii, więc w 100 gramach oczywiście, to więc no, można by się zastanowić, dlaczego ja tak ostro propaguję jedzenie mięsa. Ja nie mówię, żeby je jeść, wiecie, non-stop, ale jak już kupujemy, pamiętajmy, żeby mięso było polskie. Mamy, jakby to powiedzieć, na opakowaniach, że jest to polski produkt i taki kupujmy. Dobra, tyle o naszych rodzimych produktach, bo one są naprawdę dobre, a mięso zawsze, pamiętajmy, musi być lekko takie, wiecie, ciemnawe. Wtedy ono jest dobrej jakości. Takie jak ja tutaj mam, zobaczcie. Ono jest jeszcze nieobczyszczone, bo tego kawałka dzisiaj robił nie będę, tylko ten kawałek. Ale najpierw go, jakby to powiedzieć, zamarynujemy. W tym celu do garnka wlewam 2,5 litra zimnej wody. Może być woda przygotowana, a niekoniecznie. I teraz tak. Tutaj mam zwykłą sól niejodowaną. Wrzucam 4 łyżki, a jeżeli chodzi o gramy, to będzie gramów 50. Łyżka tylko tak, dla zabawy. Do tego 2 łyżki brązowego cukru. Trzcinowy czy jakiś inny, ważne, żeby był brązowy. Teraz tak, łyżka, taka czubata, pieprzu w ziarnach. 4 liście laurowe. I raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ząbków czosnku i 5 ziaren ziela angielskiego. 3, 4, 5. Dobra. Przemieszajmy naszą marynatę. Jej gotować nie trzeba nic. Zanurzamy naszą polską szynkę. To będzie taka, wiecie, tradycyjna nasza polska szynka. Zrobiona w taki, jakby to powiedzieć, staropolski sposób. Dobra. I teraz mięso ląduje w zalewie. Można przykryć talerzykiem, tak delikatnie docisnąć, żeby mięso nie wypływało. I tak zostawiamy szynkę przez minimum 48 godzin. Ona musi przejść tymi aromatami, tym liściem laurowym, zielem angielskim, czosnkiem i później upieczemy ją w rękawie, bo w rękawie szynka wychodzi moim zdaniem najlepiej. Wtedy jest soczysta. No i moja szynka jest gotowa do pieczenia, ale najpierw musimy ją porządnie osuszyć i wyjąć z tej aromatycznej zalewy. Ona sobie przeszła tymi wszystkimi aromatami, smakami, ale to jeszcze nie koniec, bo za chwilę jeszcze zrobię taką glazurę na nią, w której będziemy piekli. A oczywiście piekł będę w takim worku do pieczenia. Dobra, szynkę wyciągam i kładę na taki papierowy ręcznik, żeby porządnie ją odsączyć z nadmiaru wody. Bo ona sobie tam, wiecie, trochę tej wody naciągnęła. Szynkę włożę na blaszkę i zrobimy teraz glazurę, którą natrzemy za chwileczkę szynkę. A będzie to tak. Miód, oczywiście prawdziwy. 2 łyżeczki. Tyle samo ostrej musztardy.
łyżeczkę koncentratu pomidorowego. Pół łyżeczki czerwonej papryki. To jest słodka papryka. I łyżeczkę świeżo roztartego czarnego pieprzu. I dokładnie to wymieszajmy. Tak by składniki dobrze się połączyły. I możemy szynkę przyprawić. Dokładnie wcieramy marynatę czy glazurę w mięso. Przyprawioną szynkę na razie odstawiam tutaj, bo teraz zajmę się cebulą. Przekroję tylko na mniejsze części. Nie muszę jej siekać. A powiedzmy coś takiego. Jak widzicie, on jest dość duży. Wrzucam cebulę. Tutaj mam trochę świeżego tymianku. Również dorzucam. Posypię trochę pieprzem i delikatnie solą. I teraz tak. Aha, to na chwileczkę jeszcze odstawię, bo zapomniałem o najważniejszym. O majeranku. Posypujemy szynkę majerankiem. Szynki niczym nie wiąże. Ona po prostu ma się tak piec. Jak widzicie, ja w kuchni narobić się nie za bardzo lubię. Lubię szybkie przepisy i smaczne. Dobra, rękaw zaciśnięty. I teraz tak. Szynkę kładę na blachę. Wkładam do piekarnika rozgrzanego do 175 stopni na 2 godziny, ponieważ szynka waży 2 kg. A więc do zobaczenia za chwilę, jak będzie gotowa, delikatna i pyszna. No i moja szynka jest upieczona. Zobaczcie, worek jest już otwarty, dlatego że 15 minut przed końcem pieczenia rozciąłem worek i delikatnie zwiększyłem temperaturę do 200 stopni, żeby szynkę delikatnie przypiec, zrumienić. A więc teraz ją pokroimy. Zobaczcie, jak wygląda pięknie. Ależ wygląda wyśmienicie, zobaczcie. O, jaka jest soczysta. Rozpływa się w ustach, jest tak kruchutka. No, rewelacja. Wow. Dobra, teraz przełożę na talerz. Ja sosu robił nie będę, ale zawartość z worka położę obok, to znaczy się tą uduszoną cebulę. A płynem poleję szynkę. Gotowe. I słuchajcie, taką szynkę możemy podawać z gniecionymi ziemniakami lub z kaszą, jeżeli to ma być zwykły obiad. A jak przestygnie, idealnie będzie nadawała się na kanapki. A ja się dzisiaj z Wami żegnam i zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje Was, kiedy wrzucę film. No i życzę Wam smacznego.